Thank you.
ale w naszych sercach ciągle, ciągle będzie pozostawać wiosna. Tym razem za sprawą utalentowanej Iwony Nowakowskiej. Iwona Nowakowska jest częścią chóru Bazylki, ale przede wszystkim jest jego solistką. Jest też bardzo ciepłą, miłą dziewczyną, której wielką pasją jest śpiew. Jestem przekonana, że dzisiejszego dnia dla swojej mamy i dla wszystkich innych mam najpiękniej wyśpiewa pieśń Karłowicza z nową wiosną. Iwona Nowakowska. Przyszłości. Dlaczego to mówię? Bo kolejna osoba, którą dzisiaj tutaj przywitamy,
jest gościem Góry Świętej Anny, jest gościem chóru, jest gościem moim, jest gościem przede wszystkim Państwa. Chciałabym, aby tak samo jak Iwonę Nowakowską, która pochodzi stąd, przywitali Państwo gorąco Martę Wisner, bo o niej mowa. Młoda dziewczyna, która jest dopiero u progu swojej kariery muzycznej, która bardzo kocha muzykę, która bardzo chce kochać śpiew i która razem z Iwoną pozostanie w temacie wiosny i kwiatów. Polna Różyczka i Marta Wisner. Obdarzyły je całą swoją życzliwością.
Najpierw Roxana zaprezentuje nam życzenie Chopina. Myślę, Roxanko, że to są życzenia dla mamy, prawda? No właśnie, tak myślę. Szanowni Państwo, Roxana Polańska, pani Marta Gabor, a za chwilę ciąg dalszy. Czyli przytulamy mocno dziewczynki i wspieramy w talencie. Za chwileczkę zakończymy pierwszy
patrzyli się w dwie postaci, matki i córki. To naprawdę trudne zadanie. Iwona Nowakowska. Thank you.
razem śpiewamy. Zrobiło się miło i sympatycznie. A teraz czas na kolejne młode talenty. Tym razem instrument również bardzo trudny. Tym razem również duet. I będzie to piosenka francuska. A młode talenty, które mamy zamiar Państwu przedstawić, a oto właśnie młody talent już działa, to Jakub Kwoczała i Agata Marek. Obydwoje są uczniami szkoły muzycznej w Leśnicy w klasie profesora Jacka Zganiacza. Szanowni Państwo, również bardzo uprzejmie proszę o bardzo dużą dawkę życzliwości. Oto muzyczna nadzieja naszego narodu. Najpierw wiolonczele, teraz waltorny, bo tak nazywa się ten instrument. Zapraszamy.
wykonaniu Aleksandry Anny Stokłosy, Ave Maria, którego kompozytorem jest pan Kaczyn. Thank you.
Państwu, dzięki chórowi, dzięki orkiestrze z moim skromnym udziałem. A teraz, Szanowni Państwo, dalej pozostajemy w atmosferze uniesienia, ale jakże innego. Tam, za drzwiami, wciąż świeci słońce. Summertime, czyli letni czas. Znowu Martę Wisner, chodź Marta do nas. No i nie byłabym sobą, gdybym znowu nie zahaczyła o codzienną, tajną, domową historię. Bo Summertime to jest muzyka, którą Marta zna od dziecka. Otóż każdego dnia, kiedy budziła się, no może nie każdego, ale dość często, ktoś śpiewał mama. Kochana nasza mama. Szanowni Państwo, letni czas, muzyka George'a Gershwina. Zupełnie inne klimaty, wciąż niezmiennie utalentowana Marta. Zrozumiecie Państwo, o co chodzi. Marta Wisner i Summer. Thank you.
Państwo, co się wydarzyło. Ciepłe letnie popołudnie. No i teraz nie ma już odwrotu. Teraz przystępujemy do wielkiego finału koncertu. Teraz utwory będą już znacznie weselsze, nie zawsze może szybkie, ale na pewno przyprawiające nas o szybsze bicie serca. Teraz znów poproszę chór Bazyliki Świętej Anny, Góry Świętej Anny, o utwór, który wszyscy znamy. Alleluja Leonarda Cohena. Kto chce, śpiewa razem z nami, a mam nadzieję, że śpiewać będą wszyscy. A więc Alleluja. Można powiedzieć, że ciepłe uczucia naszych mam, którymi obdarzają nas na całe życie, niosą nas w świat, to myślę, że właśnie utwór Alleluja Leonarda Cohena przeniósł nas w najdalsze, najcieplejsze zakątki, gdzie zawsze w najważniejszych chwilach naszego życia są z nami nasze mamy. A teraz serce będzie dalej biło mocno. Przepiękny utwór Ennio Morricone. Jak nadmieniałam, dziś staramy się wprowadzić młode pokolenie w świat muzyczny. Staraliśmy się razem i myślę, że udało nam się to cudownie
stworzyć cudowny start dla młodych muzyków, ale są wśród nas dzisiaj również profesjonaliści. Mam na myśli pana Gabriela Koszelę, oboistę, pierwszego oboistę Opery Śląskiej w Bytomiu. Który właśnie przyprawi nas utworem, który zagra o szybsze bicie serca. Utwór nazywa się La Kalifa. Posłuchajmy proszę, ale mam wielką prośbę. Niechaj każdy z nas przypomni sobie najpiękniejsze chwile ze swojego dzieciństwa. A z kim? Trzy kropki. La Kalifa. Wcześniej nie wymieniałam, choć jest główną osią, bo teraz myślę, wydarzy się pewnego rodzaju precedens. Namówiliśmy brata Krzysztofa, aby został również solistą dzisiejszego koncertu. I teraz naprawdę, naprawdę tym solistą będzie. Tym większa zasługa, że oczywiście musi zadyrygować orkiestrą, no bo przecież orkiestra bez swojego brata ciężko będzie. Ale śpiewa przepięknym barytonem. Cóż może zaśpiewać innego z okazji Dnia Matki? Pieśń Mamma. Krzysztof Dziedzic. Dla wszystkich naszych mam. No oczywiście szczególna dedykacja dla mamy. Kłaniamy się serdecznie mamie brata Krzysztofa. Thank you.
i co? Czy na Górze Świętej Anny nie zdarzają się cuda? Tutaj można wszystko. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zacząć naukę śpiewu, zacząć naukę gry na wiolonczeli, na waltorni, jeżeli ktoś z Państwa zechciałby śpiewać w tym cudownym chórze, serdecznie zapraszamy. Jeśli do dzisiaj sądzili Państwo, że to jest niemożliwe, to myślę, że zmienili Państwo zdanie. A teraz czas na wielki finał. Myślę, że sławetne 100 lat znają wszyscy, ale na razie zaśpiewamy je Państwu po włosku. Kochane nasze mamy. Iwona Nowakowska z naszą skromną... O, Marta już nam zniknęła, ale wróci. Z naszą skromną pomocą dla wszystkich naszych kochanych mam. La Spaniola. Naszym mamom, mamom naszych znajomych i przyjaciół. Teraz nastąpi poniekąd lekkie zamieszanie, które za chwilę Państwu wyjaśnię, a zaraz później naprawdę wszyscy zaśpiewamy i niejako zatańczymy w postaci fal Dunaju,
wytańczymy i wyśpiewamy miłość i szacunek dla naszych kochanych mam. Ja serdecznie zapraszam dzieci, które są wtajemniczone, o co chodzi. Bardzo serdecznie zapraszam. No to zamieszanie się zaczyna. Kochani, ci, którzy mnie znają, to pewnie zauważyli, że w dniu dzisiejszym to są pierwsze słowa właściwie, które wypowiada do mnie pochodni, więc przeprosił na samym początku, jeżeli mamy problem z instrumentem. Mówię, że jestem gościem przed ojca profila, jeszcze nie przejmuję, dlatego bardzo się ograniczyłem, wręcz zajmuję, pozostawiłem krok z Hawem, prowadzenie i konferencję tego koncertu Oli. I teraz, kochani, wielkie, wielkie moje szczególne podziękowania pod adresem Aleksandry, Anny Sokosy, mojej przyjaciółki. To ona jest taką inspiracją dla mnie, dla naszego chóru, żeby podejmować się wykonawstwa naprawdę trudnych rzeczy. To nie są łatwe rzeczy, ale tak jak Ola powiedziała, tutaj, jak myślę, tutaj się zdarzają i byliśmy w stanie w miarę opanować repertuar, program i w myśl hasła naszego założyciela, świętej pamięci ojca Teofila, zaśpiewaliśmy Bogu na chwałę, ale i Wam przysporzyliśmy choć odrobinę radości. I za to, Oleńko, przede wszystkim Tobie wielkie dzięki. Ona jest zakochana w Górze Świętej Anny, w naszej patronce. Dziękuję bardzo. Brawa. Ja myślę, że teraz Państwo brawami udowodnią wszystkim osobom, które dzisiaj występowały, jak bardzo wyszło. Bardzo proszę, przytulcie do siebie. Że my wszyscy tutaj jesteśmy dlatego, że chcemy tutaj być. Chcemy tutaj być dla Państwa, chcemy tutaj być dla siebie i to są wszystko wielkie talenty, które naprawdę z serca tutaj przychodzą. A teraz na koniec, tak jak obiecałam, La Spaniola, ale refren po polsku, czyli 100 lat, 100 lat, 100 lat niech żyją nam.
ja jeszcze zanim wykonamy to 100 lat, poproszę wszystkich wykonawców, którzy dzisiaj z nami byli, bo to szalenie ważne. Mam nadzieję, że oni gdzieś tutaj są. Chodźcie wszyscy do nas, chodźcie dziewczynki. Waltornistów poprosimy, jeśli są. Są nasi koledzy młodsi? Nie ma, tak? To nic, może w trakcie przyjdą. Chodźcie dziewczynki. O, są? Nie. Dobra. Kochani moi, tak czy owak jesteśmy wszyscy razem, a teraz pokażmy, jak pięknie śpiewamy naszym kochanym mamom 100 lat. Jeszcze raz La Spaniola. Dziękujemy, że Państwo przybyli i dzisiaj są tutaj z nami.